Jestem na strzelnicy w Rogowie Sobuskim, ale przy okazji, to znaczy będę strzelał, ale przy okazji jeszcze jedną rzecz załatwię. Kamera dostała klateczkę aluminiową z gniazdem filtrowym 52 mm i fajną lampę. Maksimum daje 500 lumenów. Z tyłu jest zaślepka pomarańczowa, którą można zamienić. To jest dyfuzor pomarańczowy, który można założyć tutaj. Ten z tyłu się zakłada. Dyfuzor stanowi jednocześnie zamknięcie komory bateryjnej. No i tak, jest pięknie. No jak widać, w tej klateczce aluminiowej są saneczki na coś, co ma gorącą stopkę. Te dzyndzle typowe dla kamer sportowych można odkręcić i tutaj jest w niej normalne gniazdo statywowe. No i to tyle. Być może teraz będę to testował, to znaczy teraz, być może dzisiaj w nocy będę to testował, może jutro, zobaczymy, bo wczoraj wybrałem się do Wrocławia, żeby napełnić butle, także jestem przygotowany do nurkowania. Nie wiem, czy mi się zechce w nocy jechać, ale zobaczymy. No, a przyjechałem tutaj, żeby oddać kilka strzałów z pistoletu, z Derringera, Great Gun. Pod jakimś filmem, czy na jakimś forum, ktoś zadał pozornie naiwne pytanie, czy z rewolweru Remingtona można strzelać śrutem. Ktoś od razu napisał, że nie. Ja pomyślałem sobie, dlaczego nie. Broń czarnoprochowa ma tę zaletę, że można z niej strzelać wszystkim. Jeżeli chcesz, możesz wsadzić żołędzia, jeżeli się zmieści, możesz strzelać z zajęczym bobem. Może żołędziami to tak jak rumcajs. Cokolwiek się wsadzi, można tym strzelić. Także z rewolweru Remingtona, jak ktoś bardzo chce, można też strzelać śrutem, jeżeli tam umiejętnie się to umieści. I właśnie kupiłem śrut okrągły 4,5 mm. I strzelę, oddam dwa strzały z tego śrutu. Tam jest chyba, odmierzyłem sobie 15 śrucin, bo 20 to wydało mi się trochę za dużo. Strzelę konikalem dwa razy strzelę pociskami mini, wszystko oczywiście kaliber 45 i dwa razy kulą. Aha, jeszcze pociskiem walcowym z ciętym stożkiem. No, także 10 strzałów i zobaczymy, jaki będzie efekt. Będę strzelał z odległości 5 metrów, już sobie odmierzyłem. No, zobaczymy, jak to będzie. Zaraz sfotografuję to, czym będę strzelał. I przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Często robione są testy tego, z jaką prędkość wylotową ma pocisk z pistoletu, czy tam z rewolweru czarnoprochowego. I przy wielu strzałach są różnice, może nieznaczne, ale jednak wyraźne, zauważalne. I najczęściej odmierzamy proch. Czyli objętościowo to sypiemy z jakiejś łuski czy z jakiejś miareczki. Teraz starałem się dokładnie odmierzyć dawki prochu z prochownicy. No i ważyłem to wszystko i wychodziły różnice rzędu 2-3 grama. To może wydawać się niedużo, ale być może ma znaczący wpływ na to, z jaką prędkością później pocisk jest wypychany z lufy. Dobra. Teraz nabiję, chyba najpierw strzelę śrutem, bo to mnie najbardziej interesuje, a później strzelę, będę walił innymi rzeczami. Myślałem, że nie ma drabiny, drabina była schowana, wyciągnąłem ją sobie i schowam oczywiście z powrotem, bo to nie jest moje, więc nie będę komuś poruty robił tutaj. No. No więc tak jak powiedziałem, strzelam ze śrutu z odległości 5 metrów. No to rozrzut jest straszny. 1, 2, 3, 4, 5 trafień. No z 5 metrów taki rozrzut. No czyli sam raz na agresora. Szkoda, że nie wziąłem wiatrówki dla porównania, żeby pokazać, jak, no, z jaką mocą to uderzyło.
co są zagłębienia takie mniej więcej do połowy deski, czy deski, to są jakieś prefabrykaty drewno-pochodne. Ta pierwsza deska to ma, czy nazwijmy to umownie deską, ma 10 mm szerokości, później jest 17 mm odstępu, to jest tylko taka listewka, 17 mm odstępu i ta deska ma 20 mm grubości. Także jeszcze raz strzelam ze śrutu, a później już wezmę się za normalne pociski. Teraz już widzę, że troszeczkę lepszy efekt był. Chyba więcej śrutu trafiło w cel. No tak, to już wygląda jak sito teraz. Nie pamiętam, tam chyba 5 było. O, widzę tutaj już przeszło na wylot. Jedna śrucina przebiła tę centymetrową deskę. Tutaj też, tu też, tutaj śrucina utkwiła i tu też. Także to z różną mocą uderzają. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, minus 5, czyli 12 z 15 trafiło. No ten strzał był jakiś, mimo że strzelałem z dolnej lufy, więc, ale to widocznie, no, nie da się tak równomiernie nabić właśnie śrutem. No, niemniej jednak działa, działa. Czyli taka śrucina przebija deskę, czy tą deskę, no ten prefabrykat drewno-pochodny o grubości 10 mm. No to teraz chyba załaduję kulę. Dobra, tak jak powiedziałem, teraz oddam strzał z kuli. Niestety to będzie dość słabe, bo chyba przez omyłkę wziąłem kulę 4.5.1 do karabinu, nie mam flejtucha, więc tak dosyć luźno wyszło do lufy, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to za każdym razem efekt był taki sam. Kula odbiła się od ścianki tej, to znaczy od tej drugiej płyty. Także no to było słabe. Domyślałem się, że tak będzie. Teraz załatwię to konikalem. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No to teraz, tak jak powiedziałem, będzie pocisk typu konikal. Już z miejsca, z którego strzelam, zauważyłem, że pocisk przeszedł przez obydwie deski. Także no, to jest wyraźna różnica. Teraz wystrzelę dwa pociski typu mini i nie ukrywam, że mam pewne obawy, bo pociski weszły bardzo pasownie, z trudem je wbiłem. No wiadomo, że one się uszczelniają jeszcze, no to zobaczymy, co to będzie. No nie mogło być inaczej, dziury straszliwe. Także o ile ze śrutu w dupę mógłbym dostać, to z tego bym nie chciał. Dobra, to jeszcze zostały te temponose pociski. Dwa, no i będę się zbierał.
Dobra. Nabiłem ostatni raz. Od razu taką refleksją się podzielę. Moim zdaniem do tego pistoletu w kalibrze 45 należy używać kul 457, bo będą ciasno wchodziły, a jednocześnie nabicie pistoletu nie będzie stanowiło problemu, bo z tymi pociskami walcowymi, z konikalami może jeszcze nie, ale z tymi temponosymi i z mini mocno się namęczyłem. Także. No i teraz jeszcze dwa ostatnie strzały, właśnie tymi pociskami temponosymi. Później jeszcze podejdę do tarczy z aparatem. No i wracam do domu. Teraz obczajmy dziurki. No dobra. Widać prześwity. O właśnie, te dwa, to znaczy tak, nie, ten o, to jest chyba po konikalu. Nie, no możliwe. Te dwa są po kuli, no ale te kule to ledwo tam się trzymały, tak luźno były, więc się odbiły od deski. Natomiast już pociski walcowe, gdybym użył pocisku tej kuli kaliber 4.57, to z całą pewnością przeszłoby na wylot. No, tu są wyraźne prześwity, to konikale, mini, wszystko elegancko, jakie wyrwy. Także jest spoko, tylko trzeba wiedzieć, czym nabić i jak nabić. No i to chyba tyle, co się będę. Teraz schowam jeszcze drabinę, posprzątam i spadam. No jeszcze tutaj widzę, kula leży, odbiła się, trochę się odkształciła. Zabiorę ją oczywiście. No dobra.